Ostatnio w kołach łowieckich powstaje szereg kontrowersji na temat prac gospodarczych. Dzisiaj rozmawiamy z kolegą Ignacym Paszkowskim, członkiem koła łowieckiego Daniel w Bartoszycach, zacnego myśliwego, polującego także w innych łowiskach, w innych krajach, także docenianego swego czasu przez organa statutowe Polskiego Związku Łowieckiego i kolegów, ponieważ był członkiem komisji w Mazurskiej, jak się to tutaj nazywa, Okręgowej Radzie Łowieckiej w Olsztynie. Ostatnio kolega ma jakieś niezbyt dobre, jak słyszałem, doświadczenia na odcinku obowiązkowych prac w kole łowieckim. No niestety dotknęła mnie chyba niesprawiedliwość, to duża. Od wielu lat udzielam się w kole na ile mogę, nie tylko w sprawach łowieckich, ale w związku z tym, że jestem fachowcem do spraw upraw rzepaku, pomagam przy szacowaniu szkód. Byłem przez pewien okres szacującym szkody w kole, a w zasadzie od 3 lat zarząd koła, no trudno to powiedzieć słowem sekuje, może to jest za mocne słowo, ale ostatnie wydarzenia tak bym nazwał. Zostałem uchwałą zarządu. Ale koło. Może powiedzmy tak, no sekuje, no takie określenie dość nieprecyzyjne, czyli co robi konkretnego? Zostałem ostatnio zawieszony w prawach do polowania na okres do końca roku. W poprzednim sezonie łowieckim 2 lata temu. Mimo, to znaczy jak do końca roku? Czyli określono konkretną datę? Do 31 grudnia. Określono precyzyjnie datę, do kiedy, tak? Do kiedy. No powiem szczerze, dziwne to jest, bo statut takiej formy karania nie przewiduje. Ja w każdym razie się tam nie doczytałem, że można kogoś zawieszać do konkretnej daty, bo przecież z chwilą, kiedy kolega złoży odwołanie, to traci moc ta uchwała, która kolegę zawiesiła w kole. A więc trudno teraz obliczyć, no bo uchwała nie będzie, a kara się skończy z konkretnie określoną datą. No dziwna praktyka, dla mnie tym bardziej dziwna, bo w zarządzie tego koła jest sędzia Okręgowego Sądu Łowieckiego. Jest wyróżniany jakimś tytułem wolontariusza roku, a więc człowiek o szczególnej charyzmie. Prezes, który jest sędzią sądu właśnie łowieckiego, powiedziałem, a drugi, łowczy koła, jest przecież członkiem Okręgowej Rady Łowieckiej, więc wydawałoby się, że są to jakieś takie bardzo osoby zacne i dobrze pojmujące statut. A tutaj mnie kolega zadziwia. Proszę pokazać, jak wygląda ta nałożona kara. Jest to uchwała numer 07-07-2014. Nie no, rzeczywiście czytam. Zawiesza kolegę w sprawie do wykonywania polowania do dnia 31 grudnia 2014. No, czyli zaraz po zabawie sylwestrowej o 12 w nocy 1 stycznia może kolega iść polować. Tak by z tego wynikało. Panie redaktorze, jest to tym bardziej dziwne, dla mnie to bulwersujące, rozmowę z zarządem koła przeprowadziłem dużo wcześniej. 1,5 miesiąca wcześniej byłem na zarządzie koła, rozmawiałem w dniu, dokładnie 16
16 rozmawiałem z zarządem koła, rozmawiałem z kolegą prezesem łowczym i z sekretarzem koła. W rozmowie nie brał, co dziwne, łowczy do spraw gospodarczych, który odpowiada za pracę. Czyli jest tą osobą, która jest najbardziej zorientowana co do potrzeb łowiska i co do zadań, jakie czekają, i co do wykonawstwa. Wykonanych prac, co ja w tym roku gospodarczym robiłem, bo ja mam dokumenty, że ja coś robiłem. Uczestniczyłem też między innymi w szacowaniu szkód, w dojściu do porozumienia z rolnikiem, z którym mamy w kole zawsze co roku największe kłopoty. Ja tam spędziłem całutki dzień, dojechałem własnym samochodem, robiłem to z kolegą z koła. Oczywiście nie zostało to. Z tego co słyszałem, to dzięki staraniom i dobrym kontaktom z rolnikami kolegi wielu kwestii bardzo takich krępujących dla koła udało się uniknąć. Oczywiście. Ja to zawsze powiem i wszędzie, zresztą rolnicy też mi przyznają, bo panie redaktorze, jeżeli ja współpracuję z rolnikiem lat 20, na niwie kupuję, sprzedaję, nawiązuję z nim określone relacje i często zajeżdżam i mówię, Zenek, no odpuść nam, no mamy ciężką sytuację. Taka jest prawda, taka jest też rola. Czyli mówiąc krótko, swoje niepoprawne relacje z rolnikami przełożył kolega na korzyści dla koła. Rozumiem. Proszę powiedzieć, czy przed ukaraniem, czyli przed otrzymaniem tej uchwały, to kolega był wzywany na zarząd, na rozmowę w tej sprawie? Tak, byłem. I przedstawił kolega swoje argumenty? Tak, przedstawiłem. W zasadzie odniosłem takie wrażenie, że czy bym był, czy nie był, czy bym nie przyszedł na ten zarząd, na rozmowę z zarządem, decyzja była podjęta. Panie redaktorze. Czyli to była tylko formalność, że w cudzysłowie zaproszono, dokładnie, żeby odfajkować warunek statutowy, natomiast nikt nie pochylił się nad argumentami tymi, które kolega przedłożył zarządowi. A jakie to były argumenty, jeśli można? Pierwsze, ja w. Oprócz tych. W roku gospodarczym tak. Pracowałem. Mam dokumenty. To jest jedno. Dwa. W naszym kole. Znaczy, jak kolega może udowodnić to, że pracował? Ja. Że wykonał jakieś zadanie. W tym okresie ja byłem jeszcze gospodarzem grupy i no, tak się składa, że ja wszystkie protokoły prac gospodarczych składane do koła, robiłem sobie kopię i od momentu, kiedy byłem gospodarzem w kole na określonym łowisku. Rozumiem. I tu, no właśnie widzę zestawienie prac gospodarczych za 2009-10, 10-11, za 2011-2012, 2012-2013 z. Tu jest Tomasz i Ignacy, czyli rozumie, że syn. Tak. Syn i ten są podsumowane, są daty, ilość godzin. No i mamy tutaj cały, że tak powiem, plik tych protokołów z różnego rodzaju czynności, które są także podpisane i opisane tak dość dokładnie, z datami, godzinami, miejscem, grupą, jakie czynności w poszczególnych. No to jest to dokumentacja przekonująca i w związku z tym no ja powiem szczerze, no dziwię się, że zarząd koła wbrew oczywistym faktom podejmuje jakąś ustawę. Ale z tego co słyszałem, to kolega jeszcze jakby gratisowo zapłacił według. Tak. Właśnie, na czym polegała ta zapłata? Za co to była zapłata? Panie redaktorze, ja jestem człowiek spokojny, za takiego mnie uznają. I w zasadzie dla świętego spokoju, po rozmowie z zarządem, wpłaciłem zaraz do koła 500 zł, mimo że nie powinienem.
za nieprzepracowane. Ale co to jest godziny. Za kwota? To jest ta kwota, jest która kwota jest w regulaminie prac gospodarczych. O, to jest ten regulamin prac tak. gospodarczych, tak? Dokładnie. WKEOL03 Daniel Bartoszyca. W celu realizacji zadań statutowych, no i tutaj są opisane szczegółowo warunki, ile, kto musi przepracować i jest zamiennik, tak? Dokładnie. Jest zamiennik za roboczo dniówkę. Tak. Panie redaktorze, i pan, przepraszam, i kolega zapłacił za wszystkie należne, jak gdyby, tak, roboczo dniówki. Ja to zapłaciłem w czerwcu, na początku czerwca. Mam oczywiście dokumenty, że zapłaciłem, jest data, kiedy wpłaciłem. A spotkanie z zarządem koła... Przelew z rachunku, tak. 4 czerwca 2014, na rachunek Wojskowego Koła Łowieckiego Daniel. Składka na za rok gospodarczy 2015 3 miesiące 75 zł, opłata za prace gospodarcze 2013-2014 500 zł. Rachunek został obciążony kwotą 575 zł na rzecz koła łowieckiego Daniel w Bartoszycach. Natomiast kara, jak gdyby, uchwała w sprawie ukarania została podjęta 16 lipca, czyli 6 tygodni po półtora miesiąca po elektroniczny przelew, to jest kwestia 2 godzin, czyli koło łowieckie, jak z tego wynika, czy ja dobrze rozumiem, koło łowieckie półtora miesiąca dysponowało wiedzą, że prace zostały wykonane, dysponowało dodatkową wiedzą, że mimo to kolega jeszcze wpłacił ryczałt za tę pracę, a mimo to podjęło uchwałę, w której zawiesiło do Sylwestra w prawie do polowania. Dokładnie. I kolego redaktorze, ja może bym tej sprawy nie ruszał. Najbardziej mnie boli to, że ukarany został też młody człowiek, mój syn, przed którym jeszcze jest dziesiątki lat polowania. Chodzi o pana Tomasza, który o tu z tych wykazów, też pracował, jak wynika, w tych zestawieniach pracował, wykonywał. I protokoły zostały oddane do zarządu koła. Ja robiłem sobie zawsze kserami dysponuję w domu. Wszystkie dokumenty posiadam. Dla mnie jest to niezrozumiałe działanie koła, to jest szykanowanie mnie. Ja tego inaczej chyba nie nazwę. Dobrze, no to może przejdźmy do takiego być może najbardziej krępującego pytania. A z jakiego powodu koło, no nie koło, bo przecież to robią raptem, jak tutaj z któregoś dokumentu wynika, 3 osoby będące członkami zarządu. Prezes, łowczy i sekretarz, który te kwity podpisuje. Dziwię się, że osoba w stopniu majora, bądź osoba publiczna, poświadcza nieprawdę w dokumencie mającym znaczenie prawne, bo jest to dokument z jednej strony finansowy, a drugiej służący do postępowania dyscyplinarnego. Służący do postępowania dyscyplinarnego zakończonego sankcją zawieszenia w prawie do wykonywania polowania. Kolego, to tym bardziej zapytam, skąd się bierze to tego, jak to kolega nazwał, szykanowanie. Uważam, że w kole cieszę się poważaniem, dobrym zdaniem. Od pewnego czasu, w sumie, panie redaktorze, chyba od momentu, kiedy na walnych zgromadzeniach koła zgłaszałem kandydatury czy do komisji rewizyjnej, czy do odznaczeń, osoby w moim odczuciu bardzo zasłużone, bo członek Mazurskiej Rady Łowieckiej, czy
Znaczy kolega Kołodziejczak. Kolega Bogdan Kołodziejczak, czy zgłoszenie przeze mnie kandydatury kolegi Zdzisława Bucewicza na najpierw do odznaczenia na srebrny medal zasługi łowieckiej, później na łowczego do spraw gospodarczych. Znam kolegę od momentu, jak poluje. Znam, wiem, jak zaangażowany był. Ile własnych środków wykłada dookoła. Kolega, który powinniśmy się tym szczycić. Swoich synów, jednego, drugiego, wprowadził do naszego grona, do myśliwych. Przecież myślisz o tylko strzelanie. My o ochronę bardziej walczymy niż o strzelanie. I kolega prezes Marek Haus publicznie do mnie powiedział kilkakrotnie, zwracając się nieraz w sposób taki niezbyt grzeczny, czego ja takie osoby wystawiam, bo tylko będzie w kole ferment. Ale kolegę Abucewicza nie wybrał Ignacy Paszkowski, synem załóżmy, tylko wybrał walne. No, nawet na ostatnim walnym, z tego co mam dokumenty i także nagrania foniczne, to po wielkiej awanturze dostał Zdzisław Abucewicz absolutorium. Dokładnie. I po otrzymanym absolutorium zrezygnował bo, nie akceptując bo, tego stylu pracy. Tego po prostu. Stylu pracy. I tych różnego rodzaju ciekawych zjawisk, no, które w ostatnim okresie chyba nasilają się w naszym kole. Ale i dobrej sławy chyba nie przynoszą. No i niestety nie przynoszą dobrej sławy. Dobrej sławy, tak. Dobrej sławy nie przynoszą naszym kole. Ja powiem tak, prywatnie mam taki charakter pracy zawodowej, że poruszam się po całej północno-wschodniej Polsce. Większość moich kontrahentów wie, że jestem myśliwym członkiem Koła Łowieckiego Daniel. W rozmowach z kolegami, często to są duży dzierżawcy, byli dyrektorzy, najczęściej moi koledzy myśliwi. Rozmowa z nimi dla mnie jest często przykra. Jak oni czytają, co się u nas w kole dzieje, no przecież ja nie będę kłamał koledze, którego znam ileś lat, że jest inaczej, tak. Że jest słońce i niebieskie niebo, skoro są grzmoty i pada deszcz. Jasne. No nic, powiem tak, no bądźmy dobrej myśli, że jakieś opamiętanie na tych ludzi przyjdzie, że wreszcie zrozumieją, że na tym szczycie koła, czyli w zarządzie, zostali postawieni z zaufaniem, że mają działać na rzecz dobra koła i dobra wszystkich kolegów. Bo tak jak kolega właśnie tu przytacza te fakty, to nie służy ani kołu, ani Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, ani łowiectwu jako takiemu w szczególności. Ja powiem szczerze, nie podzielam tej nadziei kolegi redaktora. Patrząc z punktu mojego przypadku, ja to widzę raczej czarno, bo źle to widzę, bo jeżeli ja jestem karany jest mój syn za coś, czego nie zrobiliśmy. No, syn też zapłacił za tę pracę. Ja, mimo, że odpracował. Też, że pracował. Ja nie zgodzę się i nigdy nie zaniosę pieniędzy dla gospodarza grupy, bo... No właśnie, to też u was jakiś taki zwyczaj, że ten, kto nie pracuje, ma gospodarzowi grupy pieniądze dawać. No, przecież jest to osoba nieupoważniona do obrotu finansowego w kole. Dokładnie. Statutowo odpowiada za te rzeczy, odpowiada skarbnik. Tak. No więc dlaczego obrót finansem idzie poza kasą? Dlatego ja wpłacam na konto koła i przecież jeżeli ja powiem dla gospodarza grupy, słuchaj kolego, naprawdę nie mogę przyjść, weź za mnie kogoś, to przecież on od tego skarbnika może wziąć te 100 zł na te 8 godzin i zapisać Paszkowski 8 godzin
zastępstwo ktoś tam. Tak, oczywiście. No, to ja tu widzę, że tu jeszcze jest sprawa dla Urzędu Skarbowego, bo przecież ten obrót, ale to we wszystkich tych obwodach i we wszystkich grupach się tak dzieje, że gospodarz obwodu tak jest w całym czole. Przyjmuje? Tak, jeżeli się nie tego, to zresztą w regulaminie prac gospodarczych jest napisane, że to pieniądze trzeba przekazać dla gospodarza grupy. Dla mnie to jest właśnie zastanawiające, czy to jest zgodne z przepisami skarbowymi, bo to jest trudne. Absolutnie, to jest niewidencjonowany pieniądz, tego tak robić nie wolno. A poza tym od spraw finansowych przede wszystkim jest skarbnik. Tak jest. Jest skarbnik, nie gospodarz obwodu. Dokładnie. No nic, ja tam jednak żywię nadzieję, że jak to takie przysłowia są, że kiedyś i na mojej ulicy będzie święto, także myślę, że i na kolegi obwodzie w kole będzie święto, czego bardzo życzę. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, kolego. Robiłem to, co mogłem, bo gospodarzyłem wtedy, miałem gospodarstwo rolne. To, co mogłem, to pomagałem, uprawiałem w kole łowieckim. Miałem 11 hektarów, mieliśmy ziemi, obrabiałem tę ziemię, którą nie brałem pieniędzy w ogóle, bo wiadomo, chciałem to, żeby koło było bogate i wysoko stało, nie? Pracowałem na rzecz koła, ludzie też pracowali. Było bardzo dobrze w kole, nie? Ale w tej chwili nie jest dobrze. A czy kolega był odznaczany? Raz tylko. Dostałem brązowy medal. Gospodarzem byłem łowiska przecież też i byłem podłowczym, bo prowadziłem dwie funkcje. A co to za historia z nieprzesłaniem wniosku o odznaczenie? Nie wiem, co tam chodziło o ten wniosek. Przecież wcześniej, 2 lata wcześniej na zebraniu, kolega House przecież przedstawił dla mnie, żeby coś dla mnie dali, jakąś nagrodę, nie? No to 2 lata później... kolega Roskowski złożył dla mnie, żebym ja o medal, on napisał te pismo do kolegi Hausa, do prezesa, ale co wynikło, tak jak kolega mówił Roskowski, że z powrotem on wysyłał jakieś tam, że ja nie pracowałem, nie robiłem, że do szkoły nie jeździłem, dalej chyba nie było wysłane, nie? A jak jest z aktualnymi pracami, tymi społecznymi, zwanymi dniówkami, czy pracami gospodarczymi na rzecz koła? Czy kolega pracował aktualnie, bądź... Tak, ja dawałem, bo ja nie mogę pracować, no co ja pójdę tam stanąć przy ambonie robić, jak ja wolę zapłacić ludziom, żeby ludzie za mnie pracowali, nie? Płaciłem ludziom, dawałem i dla mnie ludzie pracowali, a że godziny nie wyszły, to nie moja jest, to jest gospodarz, powinien wiedzieć, że ludzie nie mają do pracy, czy tak, na każdy telefon byłem, proszę ciebie, wzywany do pracy, ludzi dawałem. A dlaczego godziny nie były tam, godzin brakuje? Ja nie mam pojęcia, dlaczego to tak jest. Dlatego ja nie wiem, ja byłem gospodarzem, u mnie takich rzeczy nie było. Ludzie nie mogli jechać, proszę ciebie, no to dzwonili, weź tam człowieka swego czy coś, to godziny oni się rozliczali tam. Ale w taki sposób, że godziny teraz zapłacić, ja nie rozumiem tego. Ja tak samo przyjdzie zimowa pora, dlaczego gospodarz nie dzwoni do karmiania zwierząt? Ja jeszcze przez tyle lat, jak jestem w tej grupie, nikt mi nie powiedział, żeby dokarmianie zwierzy. To jak to jest? To jest dokarmianie czy nie ma? Bo kiedyś się zwołało swoją grupę, dzwoniło się, przyjeżdżali, ładowali, jechało się do lasu, się wyładowywało, proszę ciebie, karmę dla zwierzy. A teraz w tej chwili nie cisza, no. Rozumiem. I kolega dostał jakieś takie pismo wzywające do zapłaty, tak? Tak, tak, dostałem pismo 200 zł, że mam zapłacić, że jako tam nie odrobiłem godzin na tym. 200 zł mam do zapłacenia. To sprawiedliwe takie wezwanie? Nie, niesprawiedliwe, bo tak nie powinno być. Jeżeli nieodrobione są godziny czy coś, to powinien zarząd powiedzieć, powiadomić, słuchajcie, koledzy, jesteście nie, macie przykładowo, jak w innych kołach jest, godzin nie tego, jedziemy, robimy ambony, przykładowo jest 15 czy 20 ludzi, nie zrobiło, jedziemy, robimy te godziny, proszę ciebie, co mają zapłacić i wszystko, no, tak powinno być.